Już po raz 9 w Klimontowie odbyło się śniadanie wielkanocne, podczas którego ponad 20 kół gospodyń wiejskich zaprezentowało swoje świąteczne potrawy. Stoły na poszczególnych stoiskach uginały się od pieczonych i faszerowanych mięs, pasztetów, jajek podawanych na wiele sposobów oraz wielkanocnych babek i mazurków. Wszystkie stoiska zachwycały nie tylko podniebienie odwiedzających je osób, ale również wizualne wrażenie było bardzo przyjemne, ponieważ wszystkie ozdoby również przygotowane były własnoręcznie przez panie z poszczególnych kół gospodyń wiejskich. Jesteśmy grupą dosyć zwartą, która się uzupełnia nawzajem. Na dzisiejszym śniadaniu wielkanocnym prezentujemy potrawy nasze lokalne, czyli oczywiście jajka, co oznacza przyszłe życie, nasze rękodzieła, nasze wędliny. Wędliny, ciasto, babkę wielkanocną, symbol dostatku. Na naszym stole, tak jak od początku, od 9 lat, bierzemy czynnie udział w wielkanocnym śniadaniu. W tym roku przygotowaliśmy oczywiście, tak jak widać, wszelkiego rodzaju ciasta, wędzonki, pieczone ciasta, pieczone wędliny, różne sałatki oraz dekoracje wielkanocne. Wielkanocne przedsięwzięcie w Klimontowie jest znakomitą okazją do integracji, ale również pielęgnowania tradycji. Panie z kół gospodyń wiejskich podkreśliły również, że przez udział w takich spotkaniach chcą zachęcić młode pokolenie do wstąpienia w swoje szeregi. Tradycja, historia, to jest to. To jest nasze właśnie. Młode pokolenie już po prostu, nawet w kole gospodyń u nas już nie ma tak młodych dziewczyn. Już i dlatego my to prezentujemy wszystko, żeby one przyszły, obejrzały, zobaczyły, może ich zachęcimy po prostu. Dotknęły tym. Mamy część młodzieży, ale akurat w tym czasie są na urlopach macierzyńskich, więc dziewczynki nie mogą brać udziału, ale zachęcamy młodzież i chcielibyśmy, żeby czynnie razem z nami brały udział w takich śniadaniach. Gminne śniadanie wielkanocne w Klimontowie to jedno z największych świątecznych wydarzeń w regionie. Jak przyznał burmistrz Marek Goździewski, tegoroczne jest inauguracją powrotu do normalności po pandemii. Rozpoczynamy tak intensywnie, mogę powiedzieć. 21 kół. Panie pięknie przygotowały stoiska. Myślę, że szykuje się nam w tej chwili piękna impreza. Jest to 9 spotkanie. Była przerwa w związku z COVID-em, ale w tej chwili chcieliśmy zainaugurować taki powrót do normalności. Janina Luzak, prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, stwierdziła, że coraz chętniej panie chcą prezentować swoje świąteczne dania i świąteczne dekoracje. W gminie mamy aż 24 koła na 35 sołectw. Myślę, że też to wpłynęło, że jest teraz dofinansowanie do kół gospodyń wiejskich, także tutaj, no i tak jak widać, tutaj panie też trochę stęsknione samotności, że nie można było występować gdzieś przez pandemię. Tak teraz wszyscy naprawdę, 21 kół bierze udział właśnie w śniadaniu wielkanocnym. No cóż, przedstawiane są przede wszystkim tradycje, no z dawien z dawna. No dzisiaj święcona palma. No i wiemy, że co nas czeka. No później całe triduum, no święcenie pokarmów. Z okazji do wspólnego spotkania skorzystało wiele osób. W tym roku do świątecznego stołu zasiadło blisko 200, w których gronie oprócz samorządowców, pań i panów z KGW znaleźli się również druhowie z jednostek OSP oraz mieszkańcy gminy. Gminne śniadanie wielkanocne poprzedzone było mszą świętą w kościele parafialnym, podczas której poświęcone zostały wielkanocne palmy. Katarzyna Kaszluga, STV Info.